uczyni was narodem szczęśliwym i wolnym, wyniosłym ponad narodami. Rozumiecie? Wywyższy nas chwale, widząc to inne narody padną przed nami, a my dziś padamy jak psy przed stołami naszych panów. I tyle, co możemy tylko oddać, to na żer ich zachcianych żywy materiał ludzki, czyli naszych synów, wysyłając tam na niewolniczą pracę i oddając im nasze ziemię i nasze bogactwa. Polsko, gdzie ty masz ducha czasu Polski starożytnej, tej przedrozbiorowej? Polsko, co się z tobą stało? Polacy, kto was uwiódł? Kto wam przekazywał ducha wiary? Kto wam przekazywał ducha narodu, że tak nierozumni jesteście? Padnijcie ze skruchą na kolana przez dar intonizacji i błagajcie Boga, a Bóg uczyni nasz naród szczęśliwym, wolnym narodem, wyniesionym ponad narodami, przeznaczonym Bogu samemu i Jego chwale. Pozwólcie dzieciom czcić tego Boga, pełniąc Jego wolę. Cóż dziś czynicie z tymi, którzy są mi posłuszni i czynią to, co im nakazał Chrystus? Wstydźcie się! Pokutujcie za to zło! Tyle poniżania rycerzy Chrystusa, naszego Króla, po całej Polsce! Co wy robicie z tymi, którzy do komunii przystępują na kolana? Co się stało z tobą, ukochany księże polski? Co oni zrobili z tobą? Tyś jest biedny, niewinny. Oni cię zniszczyli. Dlatego wołam z tego miejsca o jeszcze większe rzesze żertw ofiarnych za kapłanów. Musimy błagać Boga, żeby On otworzył procesory, oczy, uszy i serce polskich kapłanów. Pozwólcie dzieciom czcić Boga, pełnić Jego wolę. Cóż dziś czynicie z tymi, którzy są mi posłuszni, czynią to, co im Chrystus nakazał? Wstydźcie się, pokutujcie za to zło, którego jesteście świadkami, którego nie próbujecie nawet pokonać. Kiedy Bóg dotknął Pawła pod Damaszkiem, siedział on na koniu, spadł na ziemię, bo jest prochem. Nie siedział na koniu i nie gadał, kim ty jesteś, tylko z ziemi mówił do Boga. Kim ty jesteś? Jezusie, jestem tym, którego prześladujesz. By was Bóg dotknął tym zdarzeniem pod Damaszku, ale na znak, że to On mówi, musicie doświadczyć realnej ślepoty, nie widzieć. A później da łaskę Bóg przez sługę swojego, tego w Damaszku, Pawle, przejrzyj, żebyś pamiętał, bo doświadczenie duchowe to szybko zapomnicie. Zewnętrzne urwało ci palca, nie widziałeś, za chwilę palec wrócił, srok wrócił. O kurcze pieczone, to jest to coś poza moim rozumowym, racjonalnym wychowaniem. Uspokajam biskupów, kapłanów, choć te słowa są Matki Bożej mocne. Moja analiza tekstu, no tak mnie uczyli się na uczelni, bardzo konkretna, ale chcę wam powiedzieć, że ci nieliczni, których prześladujecie, którzy są posłuszni słowu Jezusa, pragną cudu dla siebie i dla was. Powtarzam, w cudzysłowie, moi ludzie, którzy poszli za głosem Pana Jezusa, pragną cudu dla siebie i dla was, dla ojczyzny, dla rządzących.
Pan Jezus nas do tego przygotował w tej cudownej modlitwie za naszych wrogów, prześladowców. My wam wszystko wybaczamy. Słuszne kary czyśca, błagamy Boga, żeby wam to darował. Boście byli nieszczęśnikami, boście nie wiedzieli, coście mówili i coście robili. Bo jesteście owocem tego wielkiego, historycznego przekręcenia kręgosłupu kościelnego. Amen. Amen.